Błogosławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Takie słowo z psalmu 106 wita nas w pierwszy dzień lipca, tutaj we Wrocławiu. Witajcie, siostry i bracia. Te znane słowa wykorzystujemy na nabożeństwach jako antyfonę, ale dzisiaj wydają mi się trudne, bo ostatnie miesiące były burzliwe dla naszego Kościoła. Wydarzyło się wiele rzeczy, które mogły zawieść, rozczarować, a wręcz wzbudzić pytanie, czy to ma sens? Czy ma sens, jeśli jedna ze znanych i szanowanych osób okazuje się sprawcą nadużyć seksualnych? Czy ma sens, jeżeli, i tu w zależności od poglądów, w Kościele jest miejsce dla osób nieheteronormatywnych, albo nie ma równego miejsca dla osób nieheteronormatywnych? Aż chce się zawołać, dobry Boże, ześlij nam w końcu trochę łaski, bo jest trudno. Bo można czuć rozczarowanie, bo w tym wszystkim, co się dzieje, chciałbym, żeby Kościół był spokojniejszym, lepszym, dającym nadzieję miejscem. Sporo osób pewnie czuje to samo. I kiedy mierzę się z emocjami, tymi emocjami, to przypomina mi się, że łaska przecież nie jest nagrodą, nie jest zasługą, nie jest czymś, co pojawia się pośród błogości i tego, kiedy jest spokojnie. Bo komu łaska jest potrzebna? Przybitemu, rozczarowanemu, zagubionemu, rozżalonemu, poszukującemu. Innymi słowy, grzesznemu. Dlatego Bóg przyszedł do ludzi w Chrystusie. Dlatego był sługą, a nie władcą. Dlatego poświęcił się, a nie zdominował. Bo tylko w ten sposób mógł sprawić, że łaska znajdzie nas tam, gdzie jesteśmy najsłabsi, najbardziej wrażliwi. I w takiej sytuacji nas podniesie. Czytając komentarze pod ostatnimi codziennikami, które nagrywałem, czytałem sporo o tym, że cenicie mówienie o bieżących sprawach. I jestem przekonany, że w Kościele właśnie o tym, co aktualne i trudne, trzeba mówić, bo to dotyka naszego życia. Jest jednak coś, co musi poprzedzać wszystkie refleksje na temat etyki, wyzwań, takich czy innych decyzji, a nawet teologicznych czy biblistycznych dyskusji. Coś, co jest tak mocno akcentowane właśnie w naszej tradycji wyznaniowej. To łaska. Poczucie Bożej łaski, miłości i akceptacji. Wtedy, gdy jeszcze nie mamy odpowiedzi. Gdy serce jest pełne wątpliwości i strachu. Gdy jesteśmy rozczarowani. Łaska jest punktem wyjścia do rozmowy o tym, co ważne. O tym, co trzeba zrobić. I możemy mieć różne zdania. Wyraziste, prowadzące do dyskusji, wręcz sporów. Możemy rozmawiać o tym, co trzeba zrobić, jak i gdzie, ale dopiero po tym, jak mocno staniemy na gruncie łaski. A ta łaska jest objawiona, ucieleśniona w naszym Zbawicielu. Dlatego w liście do Kolosan czytamy: wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I tego nam wszystkim życzę. Doświadczenia łaski, gdy jest trudno, gdy mierzycie się z rozczarowaniem i wątpliwościami. Bo łaska daje oparcie i mając takie oparcie, można zrobić coś z tymi wszystkimi emocjami. Można szukać rozwiązania, można iść dalej i mierzyć się z przeciwnościami. Zostańcie z Bogiem.